Cześć, witamy z premiery Oppo. Cześć kochani, za moment, już za chwileczkę zobaczymy, co Oppo ma do zaoferowania. Zobaczymy, czy jest ten aparat fotograficzny z peryskopem. Zapowiadali 5G? Zapowiadali, więc pewnie jedno i drugie zobaczymy. 5G. Dobra, nie przyciągajmy, zapraszamy na film, oglądajcie. Do zobaczenia. I oto mamy cudo zapowiedziane przez Oppo już w ręku. Niestety, jak widzicie, telefon jest jeszcze w maskującym pokrowcu. Widać, Oppo nie chce nam pokazać wszystkiego. No, ale moi drodzy, to co najważniejsze już doskonale widać, bo najważniejsze jest to. Tutaj ten aparat ma mechanizm peryskopowy, on jeździ w obudowie w płaszczyźnie poziomej. Dzięki temu mógł się zmieścić. Ten telefon wcale nie jest gruby, a jednak ma 10-krotny zoom 16-160 mm, czyli całkiem spory. To może zobaczmy, jak to działa. Widzicie, tam jest przykładowa makietka, spróbuję jeszcze trochę przybliżyć. No dobra, no i teraz Jacek będzie zoomował, no i będziemy patrzeć, czy ten obraz rzeczywiście będzie taki rewelacyjny, jak Oppo zapewnia, czy może jednak nie. Powinno być zaznaczone, gdzie przekraczamy granicę zoomu bezstratnego. Tutaj mamy pewien problem. Ale to jest dziwne. Z autofokusem coś się dzieje. Powyżej 8 wychodzimy, zaczyna być problemik. Tak, to jest, też wcześniej już zauważyłem, nie fokusuje zupełnie. 10. Gubi ostrość. Złapał. Złapał na 9. Czyli możliwe, że w trakcie zoomowania aparat zmienia obiektywy i przechodzi dopiero przy większym zoomie na tą dodatkową matrycę. Tak to wyglądało przynajmniej, bo to się odbyło tak trochę skokowo. O, widzicie ten moment? Więc możliwe, że w momencie, kiedy przełączają się matryce, gubi ostrość. No słuchajcie, to jest egzemplarz demo. Jak widzicie, niekompletny interfejs. Telefon w maskującym pokrowcu, więc też nie możemy wymagać, żeby działał perfekcyjnie. Ale i tak podziwiam Oppo za odwagę, że pokazali w ogóle nam ten telefon i mogliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście ten zoom tam jest i że działa. Efekt wygląda na całkiem niezły. Ja pstryknąłem teraz fotkę z tym dosyć dużym powiększeniem, jeżeli chodzi o szczegółowość. To naprawdę jest całkiem fajne. No rzeczywiście, rzeczywiście masz rację, obraz jest zupełnie dobry. Na pewno zdecydowanie lepszy niż z 10-krotnego zoomu uzyskiwanego cyfrowo. To nawet nie ma tutaj o czym dyskutować, a pamiętajmy, to jest telefon z niegotowym softwarem. Raczej bez dwóch zdań. Zwróćcie uwagę, że i obudowa jest taka dosyć dziwna troszeczkę. No maskujący pokrowiec. Była mock-upem, tak? I jeżeli chodzi o soft, też tutaj właściwie nic z żadnej strony nie ma. Wyskoczyłem w tej chwili szerowanie, bo to jest najwyraźniej na górze. Jakiś boczny panel, ale taki poza tym tutaj jest możliwość zrobienia screenshota, tu jest też jakiś screen. Panel ze skrótami. Zapisy do znana już nam wszystkim dobrze funkcja. W każdym razie nic więcej tutaj nie ma poza tym zoomem, zdaje się. No widzisz, że nie ma jeszcze programów, niczego. No. Musimy poczekać. Stawiamy. Tak jak powiedziałem, telefon będzie dostępny w tym roku, w drugim kwartale. Tak tutaj nam zapowiedziano. Czyli drugi kwartał już niedługo, no to czekamy. Po prostu czekamy. A wszystko z premiery Oppo. Jesteście rozczarowani? A ty? Ja jestem trochę rozczarowany, dlatego że nie dali do ręki jednak telefonu. Myśmy obejrzeli, widzieliście, że mieliśmy w ręce tego z peryskopem, ale niegotowe oprogramowanie i jeszcze tak w pełni nie mogliśmy doświadczyć tego, co ten telefon oferuje, a no, to, co pokazał teraz, już jest całkiem ciekawe. Jest 10-krotny zoom, zapowiadają, będzie że będzie fajnie. 5G, zobaczymy, co będzie. No 5G niestety tylko mogliśmy na obrazku obejrzeć, tak, także z lekkim takim niedosytem opuszczamy premierę Oppo. Cześć, do zobaczenia.